Hołd ofiarom obławy augustowskiej oddali dziś mieszkańcy regionu zgromadzeni w centrum Suwałk. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się coroczne misterium patriotyczno-religijne Drogi Krzyżowej. Młodzież niosła potężny krzyż, a stacje stanowiły mniejsze brzozowe krzyże z nazwami miejscowości na Suwalszczyźnie, z których 70 lat temu NKWD i Armia Czerwona uprowadziła 600 polskich patriotów. Taką liczbę ustalił działający w latach 80. Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Dziś już wiadomo, że uprowadzeni zostali zamordowani. Nieznane są natomiast miejsca ich pochówku. Wydarzenie sprzed lat przypomniał Jarosław Schabiński, historyk z Suwałk. W lipcu 1945 roku, w dwa miesiące po zakończeniu wojny, 60 tysięcy sowieckich żołnierzy razem z ich polskimi pomocnikami rozpoczęło wyłapywanie żołnierzy Armii Krajowej w powiatach augustowskim, sejneńskim, sokulskim i suwalskim. Odbierano dzieci rodzicom, rodziców dzieciom, żonom mężów, braciom siostry, a siostrom braci. Zabranych, których uznano za niebezpiecznych dla komunistycznej władzy, zamordowano tak, aby wieść o tym się nie rozeszła. Dzisiaj wiemy prawie na pewno, że zgładzenie ofiar nastąpiło niemal natychmiast po aresztowaniu. Wtedy rodziny latami łudziły się, że zabrani przez sowieckich siepaczy wrócą, że może wywieziono ich na Syberię albo do Kazachstanu. Czekali na tych, którzy leżeli już w dołach śmierci, zamordowani strzałem w tył głowy, tak jak zabito polskich oficerów w Katyniu. I w Katyniu, i podczas obławy mordowano po to, aby ułatwić życie czerwonej władzy, aby bez przeszkód można było w Polsce krzewić fałszywą ideologię Marksa i Engelsa. Obchody zorganizował Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Dodajmy, że w niedzielę na rondzie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mikołaja Reja w Suwałkach odbędą się obchody odsłonięcia i poświęcenia pomnika wzniesionego w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku. Pomnik przedstawia skrępowane drutem kolczastym dłonie, które unoszą znak Polski walczącej.